Jeżeli od dłuższego czasu właśnie tak zarządzasz sobie swoim profilem firmy w internecie i okazuje się, że nie jest on dobrze widoczny, nie pokazuje się na pierwszej pozycji, to zaraz ci pokażę, jaki może tutaj być problem, co może być przyczyną tego, że on nie może wyprzedzić twoich największych konkurentów, którzy się tutaj znajdują i nie możesz zwiększyć jego widoczności. Pierwsze, co musisz zrobić, wpisz sobie tutaj w wyszukiwarce coś takiego jak biznes.google.com/ad. I wtedy, jak już wejdziesz, jak już sobie to wpiszesz, klikniesz sobie tutaj, klikniesz sobie Enter, no to wtedy klikasz sobie tutaj w ten pierwszy link. I teraz masz taką stronę, na której jest napisane: znajdź swoją firmę i nią zarządzaj. I już mówię, o co tutaj chodzi. Czasami zdarza się tak, że Google, pomimo tego, że ty masz swoją wizytówkę firmy w internecie, on utworzy jej kopię, utworzy dodatkowy profil dla twojej firmy, który będzie stanowił kopię obecnej wizytówki. Oczywiście wpisując jej nazwę w internecie nie będziesz jej widział, bo ty nią nie zarządzasz, bo ty zarządzasz innym profilem firmy, akurat tym, a nie zarządzasz tą kopią, która jest pod tym samym adresem, więc Google ci jej tutaj nie pokaże, ty nie będziesz w stanie jej znaleźć, ale ona gdzieś będzie się wyświetlać. A że będzie w ogóle zrobiona, no to przez to stracisz bardzo dużo na tym, jak widoczna jest twoja firma, bo Google bardzo nie lubi tych samych firm pod tym samym adresem i też nie lubi duplikatów. Więc jak możesz właśnie dzisiaj sprawdzić, czy jest jakiś duplikat twojej wizytówki firmy w internecie? W bardzo prosty sposób. Zobacz, wchodzisz sobie na tą stronę, którą ci pokazałem i wpisujesz sobie tutaj nazwę twojej firmy, czyli to będzie na przykład Chleby Janna i sprawdzasz, czy przypadkiem Google nie wyświetla tutaj dla tego zapytania innej firmy, którą widzi w obrębie tego adresu, jakby w obrębie tej nazwy lub w obrębie tego adresu. I zobacz, tutaj mam Chleby Janna Tysznica akurat jest, ale wpiszę sobie Paintball Beskidzka. Zobacz, wpisałem sobie Paintball Beskidzka, jest coś takiego jak Paintball Beskidzka Polana. I wpisując sobie to, zobacz, mam Paintball Beskidzka Polana Tysznica i Paintball jest jakiś Beskidzka Targanice. No, to akurat jest inny adres tak naprawdę, ale może być taka sytuacja i właśnie w przypadku, kiedy bardzo długo pozycjonujemy sobie swoją firmę, coś tam nam nie gra, czasami Google nam stworzy jakiś duplikat, może się właśnie zrobić coś takiego, że jak wejdziecie tutaj, to będziecie widzieli, że pod tym samym adresem, że jeszcze w Desznicy będzie tutaj jakaś inna firma, będzie inaczej się trochę nazywać, ale będzie ta sama kategoria działalności. I będą tam też dane, czyli na przykład może być tam twój numer telefonu lub twoja strona internetowa, albo będzie po prostu pusta i to będzie tylko kategoria, adres i nazwa. Oczywiście do tego nie dopuszczamy i pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba taką wizytówkę zgłosić do Google jako duplikat. Należy ją usunąć tak, żeby się nie wyświetlała. Jak to zrobić? No to jak już mamy tutaj ten Paintball, klikamy sobie w ten, który chcemy usunąć i możemy to zrobić na tak naprawdę kilka sposobów. Pierwszy, najszybszy sposób jest taki, że jak mamy tą wizytówkę, ja sobie mogę to skopiować, spróbuję ją znaleźć, tak, i załóżmy, że ta wizytówka jest moją kopią. I teraz co tutaj muszę zrobić, to klikam zaproponuj zmianę, zgłoś nieistniejące lub zamknięte miejsce i oznaczamy to jako duplikat innego miejsca i zobacz, mogę oznaczyć, że to jest duplikat tego miejsca. Czasami Google ci pokaże tą twoją inną lokalizację, albo może dać żadne z powyższych. Też można zgłosić jako zamknięte na stałe. To też bardzo często przychodzi. Jeżeli faktycznie nie ma to, ta wizytówka nie będzie miała żadnego admina, nie będzie nikt nią zarządzał, to Google ją praktycznie bardzo szybko usunie, szczególnie jeżeli ktoś ma jeszcze konto w Google takie, gdzie wystawił kilka opinii różnym firmom i Google ma już do tego konta trochę większe zaufanie, więc to robimy. Jeżeli to nie przejdzie, dajmy sobie na to po zgłoszeniu tego tydzień do 2 tygodni, Google nam wyśle maila, że albo to przeszło, albo nie. Jeżeli to nie przejdzie, to wracamy tutaj do tego etapu i klikamy sobie zarządzaj. Klikamy zarządzaj i przechodzimy przez proces weryfikacji firmy. Zobacz, i tutaj mogę mam film pokazujący firmę i mogę sobie tą wizytówkę zweryfikować i wtedy mogę ją przejąć i automatycznie jak ją przejmę, to ją po prostu usuwam. Jeżeli nie przejdzie wam ta pierwsza opcja, czyli zgłoszenie firmy, na drugą nie za bardzo, w drugiej nie za bardzo macie jak tą firmę zweryfikować, to wchodzicie sobie na Facebooka, wchodzicie sobie na tę grupę profil firmy w Google, porady i wskazówki, wizytówka Google Localo i tutaj wrzucacie na tę grupę informację, że jest ten duplikat, że się nie da rady z nim nic zrobić, to znaczy wy nie jesteście w stanie nic z nim zrobić i wtedy my mamy
jakby bardziej zaufane konta w Google, jesteśmy w stanie z kilku różnych maili zgłosić, że tamta firma jest duplikatem, jest zamknięta na stałe i dzięki temu Google po prostu ją szybciej usunie, nie będziecie się musieli męczyć i stresować. Powinna ona zniknąć wtedy w 1 do 2 dni. I co się później okaże, jeżeli faktycznie był taki duplikat, to już kilka dni po jego usunięciu wasza firma, ta faktyczna wizytówka firmy, zacznie osiągać wyższe i lepsze pozycje, lepszą widoczność w internecie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Daj znać w komentarzu i zapraszam do oglądania kolejnych. Cześć!